Dziś o godzinie 20 zapraszam Cię na Live Ed Show. Ucz się na błędach innych. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku pod tytułem Trzech facetów, trzy zdobienia. Będę wybierała jedno z tych trzech zdobień, a na koniec zgadnę, kto je wybrał, tak? Te moje wybrane. A wprowadzimy od teraz nagrodę? Jeżeli zgadniesz, to masz 200 zł na konto, ci przelewam. Co, nie chcesz? Oplułaś? Nie wskardzę. Ja chociaż wolałabym 200 euro. W każdym razie dobra. Christian, dajesz intro i lecimy. Ej, będę szczuplejszy o 200 zł, jeżeli zgadniesz. Nie możesz jeżeli zgadnę, będę zgadywać, które zdobienie kto wybrał, tak? I oczywiście nie tylko to, które ja wybrałam, zgadnę, kto wybrał. A tutaj mamy ranking, Christian z koroną na czele, dwa punkciki. A. Chyba to jest dobry ranking, bo nie pamiętam punktacji, ale chyba to jest dobry. No gdzieś jeden. Ktoś to powinien zapisywać. Paweł 01. Dobra, Edyta, mam dla ciebie trzy zdobienia, które przygotowaliśmy dla ciebie. Numero uno. Ty już odpalę na full screen. Pyk, proszę o bardzo. O kurde, piękne akwarelki, a ja tutaj nie mam pędzelka do akwareli. A żelami tego tak nie zrobię. Dlaczego jest taki ekran piękne. Tutaj? Dobra. Kurde, już muszę od razu z mety odrzucić. No. Pazurki Dominiki, no. Piękne zdobienia Dominika. Piękne. Czekaj, akwarelki. Czy ja tu jakiś pędzelek wykopię? Akwarele mam, ale nie mam pędzelka. Boli mnie to. Bo zdobienie jest naprawdę... Bo... O, tutaj następne mamy. Fajne, ciekawe zdobienie. Bardzo szybkie, bardzo proste. Okay. Wiem, kto to wybrał. A na pewno. I trzecie. O, to też jest fajne. Ej, ktoś to malował ostatnio. Czekaj, widziałam to, jak to ktoś malował. Paznokcie w kolorze marzeń. O, jak ładna nazwa. A, to jest inspiracja filmikiem, który ja widziałam też wcześniej. Albo może od jednej bardzo popularnej. Ktoś się zainspirował tymi paznokciami, zrobił filmik. Raczej nie, bo to nie jest niepolskojęzyczna osoba, która te filmiki robi. A tutaj mamy paznokcie w kolorze marzeń, czyli polskojęzyczne. Więc ktoś się też zainspirował. Bardzo mi się podobał ten filmik. Widziałam, jak to robi ta osoba. No, czy sama też bym doszła do tego. I te mi się mega podobają, no. Czyli co, Edyta? 10 sekund decyzja. 9, 8, 7. Czekaj, mogę się przyjrzeć. 6, 5, 4. Czekaj! 3. Za szybko. 2, 1. Która? Pokaż jeszcze tamte. Więc tymi dwoma, bo to są dwa z tych zdobień, możemy zrobić metodą no, żelową, tak? Paintami, czyli tak zwanymi farbkami UV, czyli po prostu, no, paintami. Te albo te. Uwaga, odliczam od 5, decyzja na 0, Edyta. 5! Strasznie trudno cztery, mi wybrać. 3! Bo to też jest fajne. 2! 1! I decyzja? Kurde. Jak ty byś miała grać o milion, Edyta, i jakby ci Hubert powiedział, to ten milion przegrasz. Byś powiedziała, no nie wiem, czy ten milion wziąć, czy go nie brać, no. A zapomniałem, w milionerach nie ma czasu. Czyli to odrzucasz, tak? No idziemy nie mam, inną metodą. Nie mam tutaj. Na pewno nie masz pędzelków tam jakichś różnych, dziwnych, innych. No ale kiedy ja farbkami malowałam? Za dwa lata temu. Czyli masz pędzelki? No nawet nie wiem, czy mam. Mówię ci, kiedy ja ostatnio malowałam farbkami. Czyli to odrzucasz, nawet rozumiem, nie tak? Wiem. Może gdzieś tam coś bym znalazła, ale to bym musiała wytestować, czy ten pędzelek jest odpowiedni. Farbki akwarelowe mam, ale z pędzelkami musiałabym znaleźć. Czyli odrzucamy. No te muszę. Pięknie. Ale jest piękny, boskie jest, cudowne. Ten albo a pokaż tylko to. Jeszcze poprzednie. To jest takie... Tamto by było naprawdę ładne, gdyby troszeczkę lepsze było wykonanie. Te linie by były takie bardziej precyzyjne. A może to jest też robione farbkami, Edyta, a nie żelami? Wątpię. No jak to jest? Rozmyte z tyłu, zobacz. Chociaż linie mogły być faktycznie... Kurde, tak jak z wybieraniem koloru na paznokcie. Trzy dni później. Dobra, to wybiorę. Czemu to? A nie to? Mogę obydwa namalować. 16, Edyta. Możemy tak, namalować. Tylko czekam, jak to połączyć ze sobą. Czyli co, to na pewno jesteś 100% tak pewna? Tak. Pamiętaj, że 200, jeżeli zgadniesz, to namalował to zdobienie. Kto wybrał to zdobienie? Kto wybrał? Czyli finalnie to, wysyła na twój tablet. Wszystkie trzy mi wyszli. Nie, no po co? Ale jeszcze tamte, bo ja to połączę ze sobą. Znaczy, trzeba kreatywnie.
postępować. Jak się człowiek nie umie zdecydować na jeden, na przykład kolor, to masz na jednej ręce jeden kolor, na drugiej drugi kolor. Na przykład ja tak postępuję. No i w sumie wiele stylistek paznokci także. W każdym razie zobaczymy. Może mi się to tam uda wcisnąć. Obydwa mi poproszę wysłać. Na matowy kolor, znaczy matowy na beżu. Mam tu jakiś beż. Okej. Okay. Wysłałeś mi drugie? Wysłałeś. Tak. Kurde, mam ochotę obydwa namalować. Dobra. Idę się przygotować, bo potrzebuję pastelowych kolorów, troszeczkę neonowych. Potrzebuję beżu, tips. Ja mam trochę krótsze te tipsy niż tu są paznokcie, ale jakoś ogarniemy. Najwyżej troszeczkę zmodyfikuję to zdobienie. Dobra, już sobie przyszykuję tipsa. Cyk. Co tak ciężko wzdychnęłaś? Układam w głowie sobie po kolei, co będę robić. Nie mam tak pięknie napigmentowanych produktów, żeby od razu ogarnąć te piękne neonowe kolory na beżu, dlatego zrobię troszeczkę to inaczej. Co to znaczy? Wybrałam neonowe kolory, które są mega transparentne. Będę musiała to zrobić tak, żeby one nie były transparentne, a dalej były neonowe. Okej, okay. I jako podkład wybrałam beż Claresy. I to jest kolor Nude 107. Więc już sobie go pomaluję, tego tipsa. Dobrze, mamy bazę, podkład beżowy. Teraz czas na zrobienie podbitki białej. O, tu jest. Nie widziałam, tu się po prostu... Akurat na wieczka się odbija lampa i wszystkie są białe. Okej, okay, biała podbitka. Pędzelek silikonowy będę potrzebowała i na pewno pędzelek do cienkich linii. Oj. I na pewno będę potrzebowała pędzelek taki troszkę grubszy, ale tu takiego nie mam. Może ten poradzi. Zobaczymy. Jestem zniesmaczona efektem tych lakierów. Myślałam, że po podbiciu na białym tle będą ładne, piękne, mega takie fajne, soczyste, neonowe. I żałowałam, że nie poszłam od razu w pigmenty. Trochę by było więcej pigmenty w proszku. Trochę by było więcej roboty, ale by były przynajmniej mega fajne, takie neonowe, takie soczyste. Zwłaszcza pod matem. Więc tutaj te produkty tak no do tego się nie nadają. Szkoda. Ale teraz czas na zgadywanko. Kto co wybrał, tak? No tak. Kurde, ale ciężko teraz. Czekaj. Ciężko myślisz? Uwaga, uwaga. Nie patrz, zamknij oczy. Ta, zamknij oczy, bo to muszę wejść.
Już wchodzę. Zamknij, 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 to, zamknij, co mógł zamknij. Wybrać. Dobra, spokojnie, ja sobie myślę. Najpierw były akwarele, dobra. Potem były geometryczne wzory i dobra, potem było to. Dobra, to najpierw zgaduj, co kto to zgadł, Edyta. Patrz teraz tam na to. To? Tak. Czy ja to? Kto wyszkolił inspirację? Chyba Krystek. Tak mi się wydaje, że Krystek. Krystek? No, tak mi się wydaje, że Krystek to mógł być. Dobra. Kto wyszkał tę inspirację? Krystian, to wyszukał kto? Wydaje mi się, że tak Paweł zawsze w te proste linie szedł. Dobra, i to? Ale... Czyli teoretycznie to ja wyszukałem, tak? Ale nie wiem, bo... Jesteś pewna, że ja wyszukałem jakiś rainbow? Albo ty kwiatki zrobiłeś, wziąłeś. Ale kurde, nie wiem, bo mogliście chłopaki iść w ogóle takim torem, że każdy co innego... Wszystko jest możliwe, moja droga, a więc wybieraj. Kto wybrał tę inspirację? Tę inspirację? Jasny gwint. Kto? No kto? No kto? Ty byś chyba wiedział, że akwareli nie będę malować. To raczej nie ty. Ciebie odrzucam. Albo Paweł, albo Krystek. Czyli? Albo Paweł na kwiatki, bo Paweł wie, że lubię kwiatki. Paweł, dobra, Paweł. Tutaj Paweł, tak? Paweł. Finalnie. To zdobienie. Ty? Ja i to zdobienie. Krystek, bo a teraz... też na macie i wydaje mi się, że tak krystkowe klimaty, bo tamten wzór, co wybrałam, jego też był na macie. Tak mi się wydaje, że mógł to Krystek wybrać. Gdyby mi się pojawił guzik wstecz, to było super, nie? Ja trochę pozmieniłam ten wzór, bo tamten wzór jest cały matowy, a ja zrobiłam te części białe połyskujące, tak, żeby były na zewnątrz, tak? Są suche i się świecą. O, pojawił się guzik wstecz, teraz uwaga, ta, zamknij oczy. Zamknij oczy. Inspiracja numer jeden. Kwiatki? Czekaj, czekaj, kwiatki chcesz, tak? No. Dawaj. Patrz. Zgadłam, Paweł. Tak. I teraz tak, uwaga. Bo Paweł, no. Czy wygrywasz 200, czy nie? Drugie powiedziałam, że... O kurde. 200 w kapsie. Ale serducho waliło. Ale to takie nie do Krystka podobne. Wiastówki w kieszeni. Kulka, zapraszam cię na pyszne jedzenko dla psów. Kupimy sobie hot dogi, hamburgery, cheeseburgery i wszystko, co niezdrowe dla psów. Coś takie psy takich rzeczy nie jedzą. Ale kupimy takie kiełbaski. Kurkowe kiełbaski. Kurde, tak. No tutaj zaskoczona byłaś jestem. Byłaś blisko, no. Za pierwszym razem, gdybyś powiedziała, że to jestem ja, to byś wygrała. Tak myślałaś. Myślałam, że to ty, nie? Tak. Ale potem mówię, kurde, takie krystkowe bardziej, nie? Gdzie się to wyłączy? Dawaj, z punkcik przyznaję. Franek się cieszy, Kulka też się cieszy, bo już koniec nagrywania, będzie przytulana. Dwa punkciki mam, zobacz. Dwa, dwa. Kurde, Paweł, pamiętaj, pamiętam wszystko, wybieraj, bo na razie z akwarelami nie mówię, że wcale, ale na razie jeszcze czekają. Trochę się kurzą, ale jak zacznę się rozkręcę akwarelami, to polecę z tym koksem. Team Przemek! Fajnie, bo mogłam te produkty przetestować do tej techniki. Być może one się do po prostu czegoś innego nadają. Teraz wiem, że użyłabym na pewno pigmentów w proszku. O, nawet mam tutaj, które są ultra neonowe i wyglądałoby to o wiele lepiej. Chociaż tak też nie wygląda źle. Nosiłabym. Nosiłabym, nawet bym nosiła. Mi się bardzo podoba to zdobienie, bo sam go wybrałem. No oczywiste to jest, nie? Je wybrałeś. Kto jeszcze zgadł, że ja wybrałem to zdobienie? Pochwal się w komentarzu, a przypnę ci serduszko, a dam ci łapeczkę. No właśnie, a ja się z tobą żegnam, widzu, i no i do zobaczenia w następnym odcinku. Co nie? Ciao! Pa, pa!